będę odnosił się do tych kwestii, które udało mi się notować. Jak nie zanotowałem, nie zdążyłem, czy nie odpowiem, to ja mam taką propozycję. Wszystkie uwagi Państwa, propozycje, rozwiązania dotyczące akurat tej sfery, za którą ja odpowiadam, czyli rynków rolnych, promocji, finansów ministerstwa, szeroko rozumianych tych działań, proszę przesyłać do mnie. My przekażemy kompleksowo, panie ministrze. Na adres mailowy, na adres pocztowy. Póki co zdążymy, jesteśmy w stanie jeszcze te wszystkie wnioski, które do nas wpływają, czytać i analizować i próbować na nie odpowiadać, może nie zawsze w krótkim czasie, ale na pewno brać pod uwagę. I szczególnie to, co mówił pan prezes jako pierwszy, bo to są tak szczegółowe rzeczy, że ważne, ale żeby precyzyjnie się zrozumieć, prosił, żeby nam się o tych workach, o tym wszystkim nam przekazać i będziemy próbować, jeśli to jest możliwe, zmian na prawie w krajowym, to na pewno zmienimy. Jeśli wymaga zmiany prawa unijnego, też będziemy o to walczyć. Więc ja sobie to zanotowałem już ogólnie. Jeśli chodzi o interwencję i promocję, to ja mówiłem, że my chcemy tę zupełnie przygotować. Chcemy zupełnie zmienić system promocji. Chyba lepszy, panie ministrze, chyba drugi lepszy. Nie wiem, czy działa. Działa, o teraz. Włączony. Pan prezes mi wyłączył. Dla pani, która to dawała. Rozliczymy. Więc to jeśli chodzi o te szczegółowe kwestie, ale ważne, które pan prezes wspominał, to proszę przekazanie na piśmie tak w miarę precyzyjnie i będziemy to próbować zmienić. Szanowni Państwo, wiem, że chciałbym sam, żeby atmosfera była lepsza po naszych wypowiedziach i po wspólnych. Naszym celem jest, żeby to było lepiej, by się spotkamy za rok, żebyśmy mogli powiedzieć, że wykonaliśmy kawał dobrej roboty, że na rynku mleka podjęto działania, czy w polskim rolnictwie, które temu rolnictwu służą. Pan Morawiecki za tydzień ogłasza strategię gospodarczą dla Polski, w ramach której rolnictwo tam będzie miało swoje miejsce. I jednym z priorytetów tej strategii będzie promocja gospodarcza. Promocja gospodarcza, ale jak powiedział pan Boguski, nie wyobrażam sobie, już to jest u nas zapisane, my swoją promocję w obszarze rolnictwa i przetwórstwa utrzymamy, widzimy i chcemy też to skonsolidować i przy wykorzystaniu tych doświadczeń i wniosków, które państwo zgłaszaliście, czy zgłaszają inne instytucje, doprowadzić do takiego programu promocji, który będzie służył naszym przedsiębiorcom. My wystąpiliśmy w grudniu do 130 organizacji, otrzymaliśmy 800 wniosków do realizacji, czy też do rozpatrzenia. Wczoraj zakończyłem taki program informatyczny, w którym te wnioski są wprowadzone. Wprowadzone są wnioski i teraz jest czas ich realizacji. Ja mogę obiecywać i gwarantować, że wszystkie zostaną rzetelnie rozpatrzone, te, które zostały zgłoszone i te, które dzisiaj czy w następnych spotkaniach czy pismach zostaną skierowane. Jesteśmy na etapie też zmian, jeśli chodzi o funkcjonowanie tej administracji, która zajmuje się na przykład rynkami rolnymi. Pani Gasprowicz zdecydowała się odejść na emeryturę. Ktoś w najbliższym czasie będzie powołany na dyrektora tego departamentu i wierzymy, że to będzie osoba, która będzie z energią chciała realizować i współpracować z państwem. Dlatego dzisiaj też tutaj apeluję, jeśli była ta współpraca z administracją rządową na którymś obszarze niepowiedzia, to proszę do nas zgłaszać. Ja jestem zainteresowany, żeby osoby, które nie chcą pracować, czy są, uważają, że to nie jest służba, to nie powinni się męczyć, jak to mówi pan prezes. Agencja Rynku Rolnego też wymaga zmiany programu działania i w zakresie promocji. Proszę też pamiętać, że my musimy dokonać oceny tego, co jest i przy tych wykorzystaniu wspólnie
wspólnie to naprawiać, czy też zmieniać. I dlatego ten monitoring to jest postulat, który, no, jak Państwo zgłaszacie, jest też niezbędny. Monitoring sprzedaży zapasów zostanie wprowadzone. I razem z tymi wnioskami, które mówiłem, były zgłoszone, musi to być zrealizowane. Sprawa tej zależności między kruszem a tym ożem przez złotem, no to trzeba będzie rozwiązać, bo ja wiem, że to było zgłaszane w parlamencie. Ta stawka wymyślona i do końca jest zaszczana. To prosimy, panie prezesie, skierować i będziemy to preferować. Sprawa promocji. Jeśli chodzi o ilość paliwa, no to w tym roku podnieśliśmy te 5 groszy na zwrocie akcyzy. Sukcesywnie będziemy do tego dążyć. Ja wiem, że tam ta stawka, która była podawana, 126 litrów, ona docelowo powinna. Ja wiem, myśmy to już też raz analizowali, tam 126 takich najwyższych były na hektar przy tych pracach tego typu, jak pan mówił. To jest problem do postawienia. Energia elektryczna. Ten wniosek będziemy też kierowali do ministra Korzyskiego, żeby tych... Na poziomie wyświetlnictwa. Inne, to są te działania, które wspólnie z tym, co państwo prześlecie, zostały już przesłane. One myślę, że w najbliższym miesiącu dwóch będą rozwiązywane. Przygotowujemy też ustawę nieuczciwej konkurencji. Co prawda nie jest to bezpośrednia kompetencja ministra rolnictwa, czyli ja taką ustawę przy współpracy z środowiskiem przygotowuję. Są już opinie, które zebrałem i będziemy chcieli to zrobić. Następna sprawa o ubezpieczeniu. System ubezpieczeń gospodarczy w rolnictwie. Chcemy tutaj zapraszać jeszcze do współpracy przy przekazaniu założeń, bo my chcemy to zrobić na próbach samorządowych. Być może taki sposób, który funkcjonuje w wielu krajach, zostanie no, prowadzony i to będzie działało. Powiązany z tym też Fundusz Stabilizacji Dochodów. Nie wiem, jak to państwo oceniali, tą propozycję, która była przedłożona w poprzednim parlamencie. Też to analizujemy i w tej współpracy będziemy chcieli wprowadzić. No to obszar, w którym będziemy współpracowali, a który jest to nazywa etapy najtrudniejsze, jest to sprawa regulowań unijnych. Tutaj musimy wspólnie poprzez organizacje europejskie naciskać, no wreszcie Bruksela powinna znaleźć rozwiązania, które będą przynajmniej te problemy urodziły i tutaj zachęcam do współpracy. Także chciałem serdecznie podziękować panu profesorowi za zaproszenie. Nie udajemy się w takich najlepszych nastrojach po tym spotkaniu, ale z tą wiarą, że chcemy zmieniać, chcemy was słuchać i wspólnie, może w jakimś czasie nam się uda, wtedy też te spotkania będą bardziej miłe. Dziękuję bardzo.